Witamy. Powrót. No dobra. Żeby oszczędzić wam marnacji czasu, podążyliśmy już trochę ścieżką. To znaczy nie pierwszą ścieżką. Znaczy nie pierwszą, tak, ale po prostu ruszyliśmy od kościoła, znaleźliśmy tutaj. Postać zaczęła coś mówić, więc... To znaczy, że martwi... Bohater, tak. Nie... O martwi, który... Że martwi są głupi, na dobrą sprawę, są tępi. No. Tak. Jakiś głaz tutaj, ścieżka nam w ogóle obiegnie. Wiemy, że młody uciekł do kopalni. Więcej głazów... Czekaj. Kopalnia, skały, kopalnia raczej gdzieś skały. No właśnie, też tak myślę. Jakaś ścieżka powiedzieć, że jakaś będzie wyjście. Jakiś tunel? Że nie potrzebuje klucza. Nie potrzebuje klucza, bo może przejść tunelem. A to co to jest? Jak wejdziemy na skalę, tam było coś. Cofnij. Tutaj, odwróć się. Coś na skalę było. Orykalkulum! A nie, myślałem tylko cień. Myślałem, że coś na skalę pisało. Nie, dobra, idź z powrotem tam. Dobra, było wejść. Derp. No się nie da, jesteśmy trochę duzi. Da się! Kurwa, to przypomina mi kolat normalnie. Ale zaraz, poczekajcie, dlaczego my w ogóle tam wchodzimy? Dlaczego... Bo Ethan musiał dostać się do kopalni. Kim jest nasz główny bohater? Wiemy, że jest jakimś empatą detektywem, kurde, tylko że... No, nie wiem, mieliśmy kto go wysłał? Dlaczego Ethan do niego list napisał, co już nie pamiętasz, co się działo w pierwszym kapterze? Nie, ja wiem, kto nas wysyła, kto... Dla kogo pracujemy? Ethan napisał do nas list z tym, co tam się działo, więc przyszliśmy. Ale gościu pisze, że to nie pierwsza jego sprawa, więc dla kogo on pracuje? Kim? On pracuje dla siebie, jest detektywem. Ludzi rozwiązuje... No przecież na początku mówił, co ty nie pamiętasz? No może faktycznie. Że rozwiązywał z... O, witam w Skyrim. Aha, czyli ten klucz był nam potrzebny, ale mały znalazł tunel. O, mały, jakie ładne drzwi. Kowalska robot, nie pogadasz. Dobra, jesteśmy w kopalni. Zajebiście. Jesteś drałgowie, pewnie tu się zaraz przykręcą. A drałgowie zaczną nas rąbać w dupę i się skończy. Albo się coś zapadnie. Hop. Światełko po lewej i po prawej. Idziemy w prawo czy w lewo? Pójdziemy w lewo. Ciekawe, czy idąc w prawo... O, wow, jaka tekstura kamieni, zajebista. Bethesda, iż... uczcie się. Nie wiem, że... O, winda. Czekaj, czy da się ją jakoś naprawić, podejść do niej? Tego, co kojarzę, to chyba są podobne akcje w tym. O. Można jechać tylko w dół. Wspaniale. Tego, co kojarzę, podobne klimaty są w Until Dawn, so... Więc... Dobra. Ojej! Napis w dół leci w górę. Nie. Co? Save me. To nie wiem. Nie lubię wind. No to jest ładowanie, no. Zobaczmy, jak komputer się grzeje. Skwierk. Zjarało mi łapę. Dobrze. Dlaczego tam jest prąd? Jeżeli to ma... Zapis sceny. Mhm. Chyba. Teraz w lewo czy w prawo? Wiesz co, nagraliśmy tyle odcinków, a nawet nie myśleliśmy o tym, żeby sprawdzić, czy nagrania w ogóle mają... Czy w ogóle są jakiejkolwiek dobrej jakości. Teraz tutaj, zobaczmy po kolei. Nie, czekaj, cofnij. Po kolei zobaczmy. Jak zeszliśmy od tego, to teraz ten. Ale tam... No to potem jest prosto. Znaczy, to, że nie mam żadnego oświetlenia, to jest dziwne. Jestem detektywem, a nie posiadam latarki. Wy, poczekajcie, może ja posiadam. Tylko ja nic o tym nie wiem, sterowanie. Nie ma żadnego inwentarza. Wyświetla kropkę celowniczą. Nie. Chyba, że będę z czegoś celował. Nie masz latarki? A masz ten pistolet ze skopem? Z jednej strony ma to sens. Ciekawe, ile tam tlenu jest w tej kopalni. Okej, tutaj jest zamknięta to. Mamy możliwość biegu i to mnie troszkę niepokoi. Jeżeli masz możliwość biegu, oznacza, że będziesz musiał przed czymś skradać. Znaczy, to są ogólnie te wielkie przestrzenie między jednym a drugim. Mam skradanie? O, jeszcze lepiej, mam skradanie.
Są wielkie przestrzenie pomiędzy wszystkimi. Czy tam coś się błyska? Tak. Czy to tylko światło? Są wielkie przestrzenie, ale... Jestem pewna, że tutaj gdzieś kurde dzieje się akcja Until Dawn. Czego? Until Dawn. A coś takiego było w tej. Tomb Raiderze? Nie, nie. W którejś... Nie, nie Penumbra, nie... No, w którejś... Boże... Stoi jak na kilofy? W Amnezji była ta, był miejsce. Taki lewy. Czy ktoś kogoś kilofem zajebał? Kilof? Orzesz ty. Orzesz ty, orzeszku. Winda? Kolejna winda? Kartka! Nie. Odrzucie. Nie, 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 tam było... Kartka. Czy by to oznacza... Nie, to nie kartka. Nie, to... To, że się kilof... Co? Kilof ci coś pokazał? Czyli wszystkie inne... Co? Pamiętasz kurwa? Kurwa! No. Wystarczyło, że skupiłbym to wszystko, wiesz, w jednym miejscu i pokazałoby mi następną wskazówkę. A. Gdzie iść. Czyli pewnie... O. Czy... Może trzeba wyciągnąć tę windę. Czy to winda jest? Kliknij guzika. Jakiego guzika? Nie ma guzika windy? Nie ma guzika. Tu może podejść w tym. Do góry. Boję się, że coś wyciągniemy. No to jeszcze niepokoję. Co to tam, tyle wody? O wyciągnę... kurde. Ta matka. Uszkodzony zamek na zewnątrz. Kurde, nie widzisz, że tu wystaje ręka? Utopiona ofiara, postmortem, antemortem. What? Ja... Szkodzili zamek kilofem i spuścili ją tam na dół? To pewnie ten dzieciak. Nie no, on to by nie zrobił swojej matki. No nie wiem. Chyba, że to ojciec. Rozwiązać. Ja cię nie pierdzielę. Ale to nie ma innego wyjścia, trzeba iść do przodu. Może szukajmy, może jak znajdziemy tego kilofa, to nam się pokaże, jak odłożymy go na miejsce. Czyli przypuszczam, że trzeba będzie iść tam. Nie, nic nie ma. Znaczy... Czekaj, idź za torami może. Poczekaj. Czyli tory? Wskazuje ci tory? Wskazuje mi ciemnie. Może idźmy za torami, gdzieś się pojawią. Gdzie idą tory? A, tu zakręcają, więc teraz tak. Bo tędy szliśmy. Nie, nie zakręcają. A, tędy szliśmy na początku, tak. Na początku jadą szliśmy prosto. Tędy. Nie, one tam robiły kółeczko. Znowu jedziemy? Ale po co? No nie mamy dokąd jechać. Nie mielibyśmy tego nawet jak odpalić. Ale wejdźmy. Może jakoś udałoby się nam prze... Aaaa. Może o światło chodzi? No to... Hamuj! Avanti! Jedziemy, jedziemy, o kurde! Jaka prędkość! Ale urwał! Ale to było dobre! Okej, no i co, wrócimy tam. Dobrze! Poczekaj. Czekaj, czy tu robisz zakręt i wracasz na tą ścieżkę. I będę mógł sobie oświetlić tam to miejsce. Aaa. Ale nie, no tutaj ty masz czekaj. Wszystko już znać. Tu już wszystko patrzyliśmy, tu było wyjdę. Światło. Poczekaj. Nie. Ale mi się wydaje, że musimy po prostu pojechać tamtędy. Nie, to z tym gorzej. Czekaj. Idź tym korytarzem jeszcze do przodu trochę, co? Dobrze, teraz pojadę prosto. No. Git. Myślałem, że oświetlę sobie na przykład tamtą dziurę. Nie wiem, czy chcemy tam wchodzić. Słyszysz? Znaczy, wiem, słyszałem. Może tam byłby kilof.
Góra. Tu coś jest? Czy tam byliśmy? W tej dziurze? Cofaj! Byliśmy tam? Dobra. Jedźmy małą kolejką. Jedziemy. Avanti! Dziwne, ten gościu nie kręci głową, kiedy się kręci cały pociąg. Rozglądajmy się uważnie, może coś się znajdzie. O, coś tam spadaj. Czy to kilo? To kilo. Hamuj! Wydaje mi się, że my szybciej piekamy niż... Aha. No niby jest kilof, ale jak go zbadać? Ale przecież było zbadaj. Czekaj, może muszę podjechać wystarczająco. Albo zbadać go z ciuchci. Czekaj, no co jest? No. O, teraz. Dobrze oświetlone. Takie dziwne. Przecież tak go widzisz. A teraz widzę wszystko. Zobaczmy. Normalnie kill of the Skyrim. Lepsza tekstura drewna. Lepsza. Tekstura wszystkiego. Banana. Heja. Czekaj, to skoro mam kill off, mogę odłożyć go na stojak. Zobaczymy tą scenkę teraz. Będę mógł... O, dobrze! Jadąc teraz tyłem, będę mógł oświetlić sobie stojak. A nie, tędy? Ale tak. Musiałem, że pojadę do przodu. Nie, zaraz. Nie, no źle jedzie. Powinienem... Tak jak wcześniej nie, powinienem się pojechać. Przestawił. Przejechałeś i się przestawiło. A. Dobra, wyjdźmy. Witamy, retrospekcję. Tęskniłam za tobą. Wcale nie. Okej, musimy dotknąć tej laski. Dotknij trupa! Będzie zupa. Gdzie moja ciuchcia? No już w przeszłości ciuchci nie było. Aha. Czy co jest grane? Możesz, ty nabiegasz się. Dobra, tu dzieciak, ojciec. Z kilofem. Tak myślałem, że to pewnie ojciec załatwiał sprawę. Tak też mi się wydawało. Wyszli tu. Z kilofem. Z guzikiem. Dobra. To wydaje mi się, że tak, tam gdzie nie ma kill-offa będą pierwsze, czyli to będzie pewnie ten. Weszli. Ona wygląda trochę nawet jak barbarzynka z twarzy. O. Dwa. Nie, widzisz, tam nie ma kill-offa, więc... Dobrze. To, nie, czekaj. To będzie drugie tutaj. Dobrze. Bo nie ma kill-offa jeszcze. Trzy będzie jak bierze kill-off, bo tu już wszędzie go tak. ma. Trzy. Opuścił. Będzie cztery. Poszedł go wrzucić. Dobra, dobra, sprawdźmy. Pora na mindfuck. Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. To na pewno szczury. Nie wydaje mi się. A, czyli dobrze nam się udało. To tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł pokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Śnić? To
To znaczy musi się obudzić uśpiony. Czy po prostu... Znaczy musi zasnąć uśpiony. Szczególna sprawa. Czyli... Tu jeszcze nie ma kilofa. To będzie na górę. Tak, on ją wysłał na górę. To będzie 3, potem będzie 4. Tak, bio tam kilofa będzie 5. I tu już będzie ten. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Czyli oni wszyscy po prostu, nie wiem, na delirium mieli tego uśpionego? Czy może to był, nie wiem, może to jest jakiś... Może to był pan milicjan, Henryk uśpiony? Nie bójcie uśpionego? No ale z czemu... Wyda się, że bimber pędziliśmy? Skoro Ethan kogoś obudził, to czemu on nie może śnić? To co jest grane? Nie wiem. Musiał uciec gdzie indziej, zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Dobra, możemy przejść do następnej. To tylko dziecko, niczego nie naruszy. Dalej. Po prostu znalazł... Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Aha. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Dale, co się dzieje? Czemu nie wyszła? Dale. Dej, co ty wyrabiasz? Naprawiam coś. O. Gościu miał dobry cel. Kilofem w takim filmie. Duże koło zrobił. No właśnie. Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! O! Oh. No nieźle. To były chore jazdy. No więc właśnie nie wiem, czy to fantazja tego dzieciaka stworzyła te wszystkie fantastyczne rzeczy, czy... Może to on jest tym uśpionym? Może jako... Nie wiem, odkrył ten pokój, więc... Ten pokój okazał się bimbrownią. A może tak naprawdę to nie była bimbrownia, tylko... No właśnie tylko... o tym mówię, nie? Może z której strony to było? Jeszcze tu coś jest. Może faktycznie to ten uśpiony tworzy, ta bimbrownia może była... Gdzie mama? Słyszałem jej głos. Ona ciągle cię szuka. Musisz stąd iść, wiesz, którym. Przez tamtą wodę? Wygląda, jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się. To tylko zwykła reakcja chemiczna. Mamo! Mamo, gdzie jesteście? Zajmę się twoim bratem, idziu. Aha, prawdopodobnie brat zajmie się tobą. Rany, zabił swojej żony. Nie była już sobą. Podobnie jak on. Coś żywiło się tym cierpieniem i śmiercią. Coś rosło w siłę. Pewnie niestrawność. Ja zawsze po cierpieniu i śmierci dostaję niestrawności, a ty... Bardziej gazy. Ale o tym dowiemy się już w następnym odcinku. A może lepiej się nie dowiadujmy. Może zostanie to tajemnicą. A tajemnicę Ethana Cartera rozwiążemy w następnym odcinku. Pa. Pa, pa.